Oj, oj, oj. Zobaczmy, co tam u Krzysztofa. Dobry wieczór. Jeden, jeden. O, jest. Partia Tik! Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzięka. Dobry wieczór, Krzysztof Jubisz, witam Państwa. Powrót, no. Awanturze o kasę. Czyli ktoś w końcu wygrał. Dzisiaj nie tylko gracze w studiu witamy, będą mogli awanturować się o kasę. Również Państwo przed telewizorami mogą dobrze, wziąć kapik, udział w nowej miło zabawie. Mi. Oto czarna skrzynia. W tej skrzyni znajduje się czarna skrzynia. Od 1000 do 10 tysięcy złotych. Ten z Państwa, który pierwszy odgadnie, ile tu jest pieniędzy, widzowie, ile na oko tam jest? Trzeba wysłać SMS pod numer 7269 w treści wpisując sugerowaną kwotę. Przecież dużo się tam nie zmieści, tak? Za dużą kwotę, wtedy otrzymacie odpowiedź, że jest za dużo. Jeżeli za mało, że za mało. I tak aż do skutku. Osoba, która pierwsza odgadnie, natychmiast zostanie powiadomiona, że wygrała. Pozostali gracze zostaną powiadomieni, wyślij, że no, jest powiedz, skończona. Co ci odpiszą. Tak więc życzę Państwu powodzenia. Kto pierwszy, ten lepszy. A my zaczynamy dzisiejszą awanturę o kasę. Oto 12 uczestników naszej gry. Myślisz, że jeszcze i ten? Na trzy drużyny po czterech. To jeszcze ten numer działa? Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie średniej wielkości gówno mężczyzny w średnim wieku. Pełniali się wiedzą. Każdy jest mocny. Dzięki Tismin za 4 lata, witam. Czyli... gadali od 1 do 10k to jak ogórek albo 1 zł. Ogórek o wartości 5000 według pana z Polsatu, tak? Innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych bohaterów awantury o kasy. Drużyna niebieska. Andrzej. Andrzej Wiśniewski, inżynier z Opola. Kapitan drużyny Krzysztof Grzegocki, menadżer z Opola. Jacek Uchryń, finansista z Opola. Jacek Uchryń. Grzegocki, handlowiec, również z Opola. Zieloni, no to Andrzej Rodak, kolejarz. Jolanta Rodak, projektantka z Lubina. Rodacy. Kapitan drużyny Andrzej Zubala, architekt z Lubina. I Bożena Tarkowska, projektantka z Lubina. Rzuci to Tomasz Dymitrowicz, żołnierz zawodowy z Bielska. Nie wspieram. Kapitan drużyny Wojciech Jaworski, ankieter z Krobi. Krystyna Wejnert, technik ogrodnik z Krobi. I Edyta Dymitrowicz, przedstawiciel handlowy. Nie wspieram. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Tak. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu. Boś blady ten inżynier. Na mistrzów czeka ta oto loża. No bo on nie jest z Norwegii. Poczekaj. Mariusz Góralski, Jerzy Dobrowolski, Jacek Bojaczyński, Włodzimierz Pasek. Ty, którzy to są? Ile oni już są? Drugi raz? Witam po raz pierwszy w loży mistrzów. A, oni Ksenię pokonali. Wygraliście Racja. 11 800 zł Ksenio. I odnieśliście również Ksenio. Dwa spektakularne sukcesy. Udało wam się zakończyć pierwszy etap z maksymalną kwotą 15 000 zł. I również udało wam się kupić najdroższego ogórka kiszonego na świecie w czarnej skrzyni. Ile on kosztował? Bodajże 3300 zł. 300, czyli pół. No widzisz, 3,5 tysiąca może być ogórek, czyli skrzynce może być ogórek za 3K. Ponad 3000. Ponad 3000, tak jest. Bardzo smacznie. 3300. Który z tych rekordów bardziej panów satysfakcjonuje? No chyba jednak... Ty wiesz, co byłoby fajne? Ty, wiesz, jestem Polak, typowy Polak dla Polaka jest Polakiem. Wiesz, o co mi chodzi? A wiesz, co byłoby fajne? Mistrzowie, którzy przez 10 odcinków zarobiliby 10K łącznie, bo by ciągle kupowali skrzynkę, w której byłby ogórek. I 10 odcinków 10K zarobili. Rekord najniższej wygranej by był, no i piękne. Pierwszy rekord był satysfakcjonujący, bo mamy jakiś komfort psychiczny w tej chwili troszkę. Ale ogórek był bardzo smaczny, tym bardziej po wyczerpującym pojedynku smakował na mi. 10 ogórków by wygrali. Jesteście drużyną zawodowców.
Startowaliście w wielu teleturniejach. Skąd takie umiłowanie do wiedzy, panie Mariusz? Ja akurat parałem się szaradziarstwem od najmłodszych lat. Czym? To były te skrable. Realizacja też mnie interesuje, także łączę przyjemne z pożytecznym. Panie Jerzy, jak się zaczęła u pana teleturniejowa pasja? Znaczy ja zacząłem oglądać, bo zaczęło się okazywać, że ja na większość pytań znam odpowiedzi. Tylko sprawa była odwagi pewnego rodzaju. Jak się już odważyłem, to już później już nie miałem tej tremy takiej może. Mhm. Panie Jacku, jak to było z panem? U mnie w sumie podobnie, z tym, że jednak żona musiała trochę bardziej mnie namawiać i za jej sprawą. Co jak ja? Też znam wszystkie odpowiedzi? Jestem tutaj. Panie Włodzimierzu, pan również kocha wiedzę, brał pan udział w wielu teleturniejach. Mówił pan jeszcze w ostatnim programie o jakiejś przerwie, którą pan miał w swojej karierze teleturniejowej. Jak to było? Przerwa polegała na tym, że powiedzmy sobie, podobno za dużo wygrałem. Na większość programów. To, co ja wiem, to ty nie wiesz, a to, co nie wiem, też nie wiesz. Miałem cichuszko wstępu. No, ja miałem ten sam zakaz wstępu, tak? Jest. Nie tylko ja, bo wielu ludzi w Polsce, powiedzmy, dostało. Gucio 315 dedów, progresu nie widać. Oby robił więcej niż ty, najgorszy nie będziesz. Czy ile ja dedów miałem? 500 na nim? Coś takiego, to jeszcze daleka droga. Stało od razu albo wprost, albo nie wprost, nie chcemy panów czy pani. My dobrych graczy się nie boimy, wręcz przeciwnie. Całe szczęście. Cieszymy się bardzo z tego powodu. Witamy w grze. Ale dzięki za tego, za dobre intencje, Quinto. Oby tak było, no. Polak Polakowi Polakiem. Z drużyną, która wygra pierwszy etap. I jeżeli uda im się wygrać... Co jakby w czarnej skrzynce znaleźli mymło? Kurde, a weszłoby full kilo? Chyba nie, do czarnej skrzynki nie weszłoby tyle. Wtedy zobaczymy ich po raz drugi w loży mistrzów w następnym programie. A jeżeli im się nie powiedzie, wtedy ustąpią swojego miejsca w loży nowym mistrzom. Wiemy jedno, mamy dzisiaj bardzo mistrzowską drużynę. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. A właśnie, no tak, Quinto jakiś dziwny nick jak na Quinto, no. Kolor. Daję państwu na początek gry po 5000 zł. To są pieniądze, które będą służyły do licytacji. Ja też grabek zbrutforsowałem. Kiedy ją przeczytam, rozpoczniemy licytację. Ta drużyna, która ją wygra, odpowie na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, wtedy otrzyma pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna wygra pierwszy etap, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Czekaj, bo to jest Amy! Rzeczywiście, ja do Amy'ego powiedziałem Black Blue, bo Nick ma inny kolor. Zobacz, jak ja nie widzę napisów, ja widzę kolory. Jestem analfabetą, widzę. O, Quinto ma normalny. Quinto, u mnie już masz normalny. I Amy, ej, co jest? Na chwilę mieliście? Ktoś z was zhakował? Ej, co się dzieje? Słyszeli państwo, co mówili mistrzowie? Czy to was przeraża, niebiescy? Nie. Masz już mentor. Dacie radę podjąć walkę? Jak najbardziej, po to jesteś. Siema, Wiki. Ja chciałem powiedzieć, że drużyna niebieskich, jak państwo widzą, już zainwestowała w nasz program. Mają takie same garnitury, koszule, baty. No być może jest? To w czymś pomoże. Witamy w grze. Chłopy się zadłużyli. Teraz długiem. Jak samopoczucie drużyny zielonych? Amy, no może by już wcześniej odpalił, ale go nie ma. No my na razie myślimy o naszych najbliższych przeciwnikach, o mistrzach pomyślimy później. Witamy w grze również zielonych. Witam, ale co? Witam. Forma żółtych. No na pewno, respekt, jak słyszeliśmy, to są zawodowcy, my akurat tu wszyscy amatorzy, ale jak będzie, zobaczymy. I on ma głos jak Gocha, ten chłop. Normalne to jest? I mam prośbę do wszystkich drużyn, aby zawsze w czasie licytacji mówiły kolor, a dopiero kwotę. Gocha. Wiedział dokładnie, kto ile licytuje. Wszyscy gotowi, w takim razie losuję pierwszą kategorię. Przepalony, przepity, to coś takiego. Twitch inżynierów farbuje z tymi kolorami. Ej, jak szybko. Geografia Polski. Moment, gra od nowa w Elden Ringa, czyżby skończył DLC? Ej, pokunął Radana. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Trzeba by obejrzeć na YouTube jakiś filmik.
500 po raz niebieski 600. Mam 600. Żółci 700. Jest 700. I co dalej? 8, niebieski 800. Niebieski 800. Żółci 1000. Żółci 1000, kto da więcej? Niebieski no Lwów tak, ale... 1200 po czy jest drugi. Polska obecnie? 1000 ile? 400. 400 proszę. Ej, co jest? Zieloni weszli tak o. 1000 po raz drugi, półtora po raz... 2000. Dwa mało zielony. Co dalej? Po raz drugi, 2000 po raz trzeci. Sprzedaż. Dobra. Ej, ciekawe. Dawno nie było, że pierwsza licytacja nie kończy się wabankiem, także spoko. 2000 to jest kwota, za którą podoba mi się kupił to. Pytanie pan Andrzej. Niebiescy chcieli licytować dalej, ale no, odrobinę za późno. Stane co? No, buged. W puli tego pytania 4,5 wszyscy się bugują. W którym województwie leży Kędzierzyn-Koźle? Polski. Ale ma wąsa. Dobra, ja to tak... Wiem, ale nie powiem. XPP? Proszę. W województwie opolskim. Niebiescy, czy to jest dobra odpowiedź? Dobra. Tak co ty jest, gadasz, to... jak? Jak się skacze w DS2? Musisz podskoczyć przed monitorem, bo to ma czujnik ruchu. Tak. Niebiescy z Opola, prawda? 4,5 tysiąca złotych w tym momencie przechodzi na konto drużyny zielonych. Zieloni mają aż 7,5 tysiąca. Ale jak to, jak się skacze? 4 tysiące i niebiescy 3,5. Ale spokojnie, to było dopiero pierwsze pytanie. To tak, się zaczęło. Jeszcze wszystko jest możliwe. Zanim wylosuję kolejną kategorię, przerwa reklamowa. Spotkamy się tuż po... Chwilę nie musiał, no. No, ale... Ej, poczekaj, czemu nikt nie zaprosił po w dupę chińsku na reklamy? Ej, 60. odcinek złamał tradycję. Witamy po przerwie, oglądają państwo pierwszy etap awantury. Typowa 60. W tym momencie prowadzą zieloni 7,5 tysiąca, żółci mają 4 tysiące i niebiescy 3,5 tysiąca. Co prawda jest to dopiero pierwszy etap, ale zbliżamy się do finału, w którym zwycięska drużyna z pierwszego etapu zmierzy się z drużyną zawodowych graczy w teleturniejach. Zobaczymy, która z nich będzie miała tę szansę. Zawodowcy. Ja, oby zawodowcy długo byli, no. Kurde. Oho. Drugi raz to sam. Co wiesz, stream działa? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa propozycji. Zieloni 300. Zieloni 300. Niebieski 500. Niebieski 500. Stream dead? No i luj. 600 po raz drugi. 700, mam 700, co dalej? Rzuci 800. Mam 800. 800 po raz drugi. Tak, szanesa, no. Jest 1000 od zielonych. Co dalej? Rzuci 1200. Rzuci 1200, dziękuję. Kto da więcej? 1200. Zieloni blok? 1500 mam od zielonych. Rzuci 1200. Ej, zieloni blok, Sara. 2000. Mam 2 od zielonych. Co dalej? 2 po raz pierwszy, 2 po raz drugi. 200, dziękuję. Jaki chłodz on ma. 2400 po raz pierwszy, po raz drugi i 2400 po raz trzeci. Ale ten żółty to w dupa. Zamiast wlecieć skoro 200. Kolejne pytanie, ile dał poprzednim? Też dużo. Gdyby chcieli, mogli grać na przykład wabank wcześniej i to pytanie kupić, ale wyraźnie wycofali. Ale zieloni mają na chillku. 5200 zł w puli tego pytania odpowiadają zieloni. No, Mirołek może będzie, ale on w innym teleturnieju był. Najwyższe wzniesienie na obszarach Pojezierzy Polski. Co to w ogóle znaczy? Chyba tak kapis są. Jeszcze pomyślmy, czy jesteś pewny? Że ta to będzie na pewno kilka innych. Nie jesteśmy pewni, to nie wiesz, o czym mówić.
Odpowiadamy. Proszę. Jest to Wieżyca. Tak jest, Wieżyca. Co jest, ty? Ej, to są jacyś mistrzowie geografii Polski. Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim. A więc 5200 zł wędruje na koniec. Ja nawet nie wiem, co to jest Wieżyca. Oni mają 10300. Pieprzyć. Za nimi niebiescy 2800 i żółci 1900 zł. Cztery pytania do końca tego etapu. Wiedziałem, ale nie chciałem pisać, a nie chciałeś spoilerować. Dzięki, widzę. Kategoria matematyka. To lepiej niż geografia, no nie ma. Nawet się nie kłóćmy. Lepiej niż geografia. Witam, Persa. Po raz drugi i 1000 1200, dziękuję. 1200 po raz drugi. Wieżyca najwyższe wzniesienie na Pojezierzu Kaszubskim. No wiem, tyle od Ibisza. Ale czy ja wiedziałem to wcześniej i czy będę to wiedział za 5 minut? Oczywiście, że jest tylko jedna na tę odpowiedź. 2800. Mam 2800, sprzedaż. O, blok. No i w końcu to mi się podoba. Prawidłowo grają. Panie Andrzeju, no... Mogę pana posądzić, że często ogląda pan awantur o kasę. Tak, ostatnio jest to mój ulubiony program. Dziękujemy bardzo. No i prawidłowo. Pana licytacji, bo prowadzi je pan naprawdę... Betlejem i chleb. Co pan chce, czyli wyciąga pan od uczestników pozostałych drużyn jak najwięcej. Chleb. Blokuje 4200 w puli. Dom chleba, dom chleba, dom chleba, dom chleba! Za to będziecie mieli już dobrą sytuację wyjściową w przygotowaniu do gry finałowej. Żółci dostają upomnienie za... Jakieś jeszcze pytania? Następnym razem będzie to kara pieniężna. Oto pytanie. Jak nazywamy kwadratową macierz liczbową, której wyznacznik jest równy 0? I tu tak szczerze teraz napisz. Chcielibyśmy kupić podpowiedź. Wiesz, co on Proszę powiedział? Bardzo. Za 200 zł? Posłucham bardziej realnej propozycji. 400? Najbogatsza drużyna. Jednak nie ogląda awantury. Ale pytanie jest za 400, tak. Osobliwa? Co to jest? 400 za mało. Śmiało, proszę bardzo. 600? 800? No jeszcze troszkę? Na pół. 900? 950? 1000. Proszę. Proszę bardzo. Nie mam pojęcia, widzowie, co to jest. Macierz zerowa, macierz pusta, macierz osobliwa, macierz rzekoma. Dobra, zerowa i pusta na pewno bejty, bo byłoby za łatwe. Rel? Czy mogę jeszcze poprosić o samo pytanie, definicję pytania? Jak nazywamy kwadratową macierz liczbową, której wyznacznik jest równy 0? Jaki Maciek? Ta, macierz. W średniowieczu do jakiegoś chłopa. Macierzu? Pusto na polu ma być. Jak wrócę. Pańszczyzna odrobiona będzie. Wyznacznik w potędze. Nie wiem, co to w dupę jest, powiem wam. Powiedz to macierz, no. Macierz zerowa, co będzie? Już się zdaje na ciebie, bo zapomniałem tutaj. Proszę. Myślę, że w tym jest zero. To może być to zerowa. Ja nie wiem, co to w ogóle jest macierz. Pusta? Widzowie, było to w tej? W klasach 1-3? Bo wtedy ostatnio w szkole byłem, nie? Pusta. Nie, zerowa. Zerowa, tak? Random Bruce był nauczycielem, może dlatego nie wiem. Co sądzą mistrzowie? Powiedz, może matematyka. Tak, tylko załamany jestem poprzednie pytanie z matematyki. Poprzedni program. Poprzedni w moim programie. Teraz układ ja równań? Co ty gadasz? Macierz liczbowa to jest układ równań? To po co by się to samo nazywało inaczej? Przecież to jest matematyka. To jest bez sensu. Ewentualnym naszym nowym widzom, że pan Włodzimierz jest nauczycielem matematyki. Na poziomie szkoły średniej. Zdarzyło mu się, że nie trafił. Macierz jest na studiach? W poprzednim programie właśnie z matematyki. No, obstawiam... Ale pan Jacek wtedy dobrze odpowiedział. Który z zawodu jest?
Chemikiem. Obstawiałem macierz osobliwą. Słusznie, macierz osobliwa. Ty, macierz osobliwa. Co to w dupę jest? Ale pan Andrzej, był pan blisko. Panie Andrzeju, pan myślał o osobliwej, tak, prawda? Tak, tak, to była moja pierwsza myśl, ale... No, 4-200. Ja tego chyba nigdy nie miałem. Przecież ja tego w ogóle nie znam. Dobra wiadomość dla dwóch pozostałych drużyn. Jakbym pierwszy raz to w życiu słyszał. Ale może zapomniałem, nie wiem. Większość tej wiedzy się zapomina. To ja pierdzielę. Koszykówka czy gała? Wabang. Rozpoczynamy licytację. Niebiescy babank. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Karam niebieskich. I słucham państwa. Zieloni moim zdaniem ile? 1700. Zieloni 1700. Dobra, ty, ale opluł niebieski. Ale go opluł. Jaka żela na łeb. Pytanie, 6300 złotych w puli. Jeżeli zielonym uda się odpowiedzieć, to będą mieli bardzo dużą przewagę. Ale go omelał, co? Jeżeli się nie uda, to wszystko będzie możliwe. Reprezentacja którego kraju wygrała pierwsze oficjalne mistrzostwo? Dobra, wtedy jeszcze nie było inżynierów we Francji, na pewno nie to. To Hiszpania. Rel? Mistrzostwa Europy. Bizancjum. Ja wiem. Co ty piszesz? 60-tych lat. Ty żacy. 60-tych. Najlepsi byli wtedy Węgrzy, ale wszędzie Ruscy? Ruscy? Co ty w ogóle gadasz? A co mamy cztery kraje, które nic nas tu nie da. Dzięki, Szajden, nic mi to nie mówił, ale dzięki. Galowie. Z Rzymianami grali. Co ty gadasz? To świata, to chodzi mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Europy to jest. Mistrzostwa nie grali. Fenicjanie. Coraz lepiej. Popieprzy mnie. Hiszpania i luj. Związek Radziecki. Były Związek Radziecki. Jaka byłaby odpowiedź mistrzów? Ja pamiętam. Uważam, że Związek Radziecki, z tym, że wtedy to nie były pierwsze oficjalne mistrzostwa, to był Puchar Europy właściwie. A tu chodzi o pierwsze oficjalne mistrzostwa. Dobra, opluci Ruscy. Czy nie, każdy jest równy? Nie wspieram. Według mnie Związek Radziecki nie. 68 rok. Może Związek Radziecki jeszcze wcześniej wygrał. Może tamto nie wiem. Nie pamiętam. Hiszpania? Ty powiedział. Ja jestem strzelcem. Ty nie będziemy strzelać. Nie pamiętają panowie. Włochy. Dobra, byłem blisko. A więc druga dobra wiadomość dla pozostałych drużyn. 6300 zł przechodzi do puli. Ty, ja Włosi. Włosi w dzisiejszych czasach dobrze w piłę grają, w gałę, normalnie dobrze gałę robią, Włosi? Czy już się skończyli? A ja mam jeszcze dwie kategorie do końca tego etapu. Tak? Jaki jest znany piłkarz z Włoch? Coś jak Ronaldo? Jest taki odpowiednik? Literatura polska. Ezio. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Cesarz. O kurde, zdążył dziad. Włosi wygrali Euro 2020? Cześć, co? Serio? To nieźle i tak przecież. Zrehabilitował to było się przed chwilą. Za poprzednie licytacje idealnie. Po otwarciu licytacji pan był pierwszy bezspornie. Ty, a to jest to euro, co wklejali trybuny? 8100 zł w puli. Jeżeli odpowiecie prawidłowo, to na macie koronie? Wielką szansę być w finale. Jeżeli wam się nie uda, no to odejdziecie z gry. Oto pytanie, literatura polska. Oho. Dziady. A jak daleko Quinto było? W którym mieście
gdzie zmarł Jan Kochanowski. O kurde, ja pierdzielę, przecież ja na polskim pamiętam, baba ciągle to gadała. To nawet na kartkówce chciała, ale ja, no i tak, tak chciała, że nie pamiętam teraz. Czarnolas, tak! Na 100% to jest to, on miał ten dworek tam. Na 100%. Pamiętam, jak baba to do głowy tłukła jak porypana. Przysięgam. I na kartkówce to chciała, nie wiem po co. I ciągle o tym pieprzyła. Coś takiego było. A się okaże, że łódź. Iluj. No wiesz, Czarnolas. O! O! Czarnolas. Zamość. Jakim Lublinie? Wtedy nawet takiego miasta nie było. Wymyślone miasto. Tupę w drugiej RP. Nie mamy za co. Chętnie byśmy kupili. Chyba, że można. Nie ma jakiejś podpowiedzi za darmo? Nie ma niestety. Szkoda. Czarnolas 100%. On miał dworek tam. Przysięgam. Na babę od polskiego. Jak nie, to niech ją diabeł bierze. GTA jak coś. No i chyba ją diabeł weźmie. W mieście. Już mógłbyś ten Lublin Piotr w Trybunalskim, bo wtedy się widzieliśmy. Byłeś Janem? Nasza odpowiedź to Lublin. Czy mistrzowie był Jezus Maria. Z tego co pamiętamy, to nagrobek Grubia Kochanowskiego jest w Zwoleniu. Ja myślałem o Lublinie. Zauważcie, nikt nawet nie powiedział Jacek Czarnolasu. W większości wypadków ma rację. Tym razem też Lublin. Dobra, diabeł idzie po nauczycielkę od polskiego, ale szczerze, może to i git. Lublin! Tak kładła mi do głowy, że nie włożyła. Ale siłą, właśnie takie są właśnie nauki w szkole wychowawczej. Siłą, że ty nie pamiętasz. To są takie odruchy. Jakby ktoś mi w mordę dał i ten bodziec bólowy, to by mi się przypomniało, bo tak mi to wkładali do głowy, bijąc mnie, rozumiesz, torturując. Ale zobacz, nie ma tego bodźca fizycznego i nie pamiętam, nie? Niestety. Polska szkoła. Gdyby teraz, w tym momencie, ktoś mnie po piętach zaczął bić, żeby siniaków nie było, to bym ci, człowieku, całego pana Tadeusza wyrecytował. Dosłownie od deski do deski, bo tak mnie uczyli. Ostatnie pytanie. Panie Krzysztofie, dwa sukcesy. Po pierwsze licytacja, refleks, ale oczywiście refleks to nie wszystko. I także no wiedza, tak, wiem, że mieliście tutaj wątpliwości. Tak, czy Lublin, tak myśleliście jeszcze o Piotrków. O Zamościu. Piotrków też. Zmarł w Lublinie, słusznie. Z Lublinie, w dupie ten Lublin. Wymyślone miasto. Zdenerwowali mnie z tym Lublinem. Do tej pory. Zieloni 4600. I żółci 1300 zł, tak więc jak na razie odwróciły się pierwszego etapu. Ostatnie pytanie. Głupoty. Przed finałem. Głupoty jakieś. Wiedza alternatywna, rel. Pieprzyć to. Anatomia człowieka. Dobra, teraz się zaczyna. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Nie, teraz. Żółci 300. Niebieski 400. Niebieski 400. Żółci 500. 500 po raz drugi. Zieloni 700. I 700 od zielonych. Co dalej? Blokada niebieski. 700 po raz drugi. Żółci 800. Ostatnie. 800 po raz drugi. Ostatnie? Ty grasz już o nic, dziadek. Masz 500. Babań. Ja pierdzielę, dziadek chce po stówce do domu. Jestem ciekawy, dlaczego żółci nie poszli wabank. Zostało wam 500 zł, można było iść wabanki odpowiadać. No wabank teraz uderzy, ostatnio nie... Panie Wojciechu, można było wabanku iść, 500 zł zostało. No zagapiliśmy się. Rozumiem. Odpowiadają się. Koleżka po małpce, no to tam. No i luj. Jak nazywa się nauka o budowie, funkcjach i chorobach wątroby? Hepatologia. Rel? Trudne pytanie. Wątroba.
Nerki, nefrologia, hepatologia. Czy to krwi rozumiem? Nie, to jest hepatologia. Tak? Kupiłem podpowiedź, odpowiadamy. Wątrobologia. Hepatologia. Mi się to wydaje, bo nefrologia jest od nerek. Hepatologia. Zukologia. Możemy kupić podpowiedź? Proszę. Za 200 zł. Sprzedaj im? 700. O. 600. 400. Więcej nie dam. To se odpowiadajcie 600. Bez. To pół na pół. 500. Okrągła suma. Oto cztery warianty. Hematologia, hepatologia, hepatologia, to jest Ezga. A nie jakieś Lublin, dupa, wymyślone, to jest samochód. Hepatologia. To nie jest miasto. Nie, nie ma, nigdy nie istniał ktoś taki jak Kochanowski, to po pierwsze. Po drugie... Hepatologia. Pani Boże, no to prawda? Hepatologia. Nie no, zdenerwowali mnie z tym Lublinem, no. Pani Boże, no jak pani sądzi? Jadek, leki, czas wziąć. Pieprzę te leki. Pani Boże, no nie pani biorę, się bunt. Medycyną? Trochę tak. Tak? No ale, ale jest kapitan i kapitan decyduje. Tak, ale... Ja po prostu... A skąd te zainteresowania? Ja mam napisane, że jest pani projektantką. Tak. Skąd te zainteresowania? Etykiet medycyną? Na alkohol, to wiem. Jeszcze z okresu szkoły średniej. A ma pani wykształcenie medyczne, czy nie? Nie, nie. Jak pani sądzi, czy to jest rzeczywiście hepatologia? To prawda, Miromek. Hepatologia. Ty, co miał w tym Czarnolesie Kochanowski? Tak, serio teraz pytam. Hepatologia. Hematologia to by było od krwi. Czyli? Hepatologia. Tak jest. On miał tam chatę, nie? Chatę miał. 2200 złotych wędruje na konto zielonych, ale niestety ta wygrana nie zapewnia wam wejścia do finału. Zieloni kończą grę mając na koncie. Co on miał w tym Czarnolesie? 300 złotych. Dziękuję bardzo, gratuluję. To niebieskie szanse mają raczej. Niestety udało się uzbierać jedyne 500 złotych. Dziękuję wam bardzo. Po podatkach to jeszcze na minus wyjdą. Natomiast niebiescy mają 7700 zł, to będzie oczywiście no, niska kwota do walki finałowej, ale wszystko jest możliwe. Siema, Fazi. Witam. Więcej spoko będzie na flakę, żeby zapić smutek. Kochanowski miał trzy żony, każda nazywała się Maria. Dobra, znowu jakiś fake news. Ze stanem konta 7700 zł. Panowie, no majątek? No chatę miał, nie? Doskonały imidż drużyny. Krawiec. Ale po raz pierwszy zdarzyło się, i tak ty skam z tym Lublinem. I jednolicie ubrana. Zakłamana historia. No, szczerze mówiąc, to są nasze ubrania, w których na co dzień pracujemy w naszej firmie, a razem pracujemy. Czym się panowie zajmują? Motoryzacją, sprzedajemy samochody. Nie miało i dzisiaj być nawet. To dobry pomysł, aby w tych naszych strojach on miał być najwcześniej w sobotę. Bardzo dobry, bardzo dobry. Jak mistrzowie mają 15K? Sigmy to są. A tak naprawdę to oni chyba, nie wiem czy odpowiedzieli na jakieś pytanie, po prostu wszyscy pieprzyli babankami i oni weszli za free. Dwór szlachecki typowy dla szlachty polskiej. W czasie wieku ogród, miejsce, które dobra, wraz z żoną Dorotą, dziećmi, z których najsłynniejsza jest Urszulka, bohaterka trenów. No i co? Ale czekaj, miał to w tym Czarnolesie? Bo za dużo tekstu, żebym to przeczytał na raz. Kto konstruował drużynę? W jaki sposób? W jaki sposób? W Lublinie to miał Max Klite, pieprzeniec. Nie ma bata! Nie ma bata, że on w ogóle wiedział, co to jest Lublin. Tyle w temacie. On miał wszystko w tym czarnym lesie i luj. Nie no, widzowie. Przysięgam. Przysięgam wam. Dobierał pan swoich kolegów.
dosyć spontanicznie. Na początek potrzebne były chęci, a później dobieraliśmy dziedziny. Chociaż Pod kometę, gdy się pracuje w firmie, w której pracuje około 50 osób, trudno jest tak aż wybierać, Melonik, aby dobrać rzeczywiście idealnych zawodników, żeby się uzupełniali. Ale myślimy, że to jest na skład optymalny. Witam, no tak, ale morduch, firma tak, autoryzacyjna, proszę. Więc wykształcenie raczej techniczne panów. Kto w takim razie zadba o to... Hiszpania strzela na 2-1, minuta i Niemcy odpadają. O, no i nie wspieram dwa. Drugą stronę, czyli o humanistyczne dziedziny. No ja z wykształcenia jestem historykiem. Mój brat nauczycielem. Czego? Nauczania początkowego. W związku z tym my postaramy się. 7700 na koncie, mistrzowie mają 15 tysięcy, a więc 7300 różnicy. Witam w finale. Nie miał... Co ty mówisz? Mistrzowie, co mogą panowie powiedzieć o grze drużyny niebieskiej Petty. W pierwszym etapie? To znaczy, panowie są wykształcenia, tych, pracują w motoryzacji, ale widać, że literaturę też dobrze znają, skoro wiedzieli pytanie z Kochanowskiego. Także jesteśmy pełni... Znowu mi przypomina, ja pierdziela. Wierzymy w siebie również. Jakkolwiek trudno spokojnie poznać siły, tak, bo odpowiadaj tylko na jedno pytanie. Są zagadką, to może też tak, być siła. Tak. Mistrzowie mają na koncie 15 tysięcy złotych, a więc maksymalną możliwą kwotę. Panowie, witamy was w finale. Do Jareczka do 20K, panowie, dawajcie. Oby tak było. Ja mam przed sobą koło z kategoriami... Oni mają potencjał duży. ...z nich drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która zapłaci najwięcej za pytanie, odpowiada. Jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą on do... On jest nauczycielem uczenia? Mam 6 pytań. Czyli on w finale uczy, i ta jak drużyna uczyć? Wygra program, która drugi po szóstym pytaniu będzie miała więcej pieniędzy na koncie. Losuję pierwszą finałową kategorię. Dobra, jakieś fajne. Ok. Ale w sumie niebiescy dobrze licytowali. No nie, to nie byli niebiescy. Kategoria. Czy niebiescy? Nie, to zieloni chyba odpadli, tak? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham pana. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Mistrzowie 400. Mam 400. Nie, czekaj, co ja pieprzę, to zieloni dobrze, a niebiescy weszli. Ej, co jest? Chemika mają. Niebiescy nie chcieli dalej licytować. Mistrzowie odpowiadają 700 zł w puli. Oto pytanie. Oczywiście podejrzewam, że mistrzowie chcieliby mieć tu wyższą kwotę w puli, zwłaszcza, że pan Jacek jest chemikiem. No, to jeszcze nic nie gwarantuje. Może być pytanie z historii chemii, tak? W sumie tam. Nie. Jaką nazwę nosi stop rtęci z jednym lub kilkoma metalami? Amalgama, tak? To ja też wiem. Ty, ale mądrze. Szybko odpowiedzieli. Może ja wyznaczę kolegę tutaj, bo wszyscy akurat orientujemy się z tego dziedziny. Kolega Jurek. Proszę, panie Jerzy. A to jest ten dziadek z memów? Z białą brodą? Ten, co się tak uśmiecha zawsze? Tutaj wszyscy wiedzieliśmy. To było pewne, wiesz. 700 zł wędruje na konto mistrzów. Mistrzowie mają 15-300, niebiescy 7-400. Mam jeszcze 5 kategorii do końca gry. Szybkie 3 słówki. I lecimy dalej. Ciekawe, jak niebiescy będą grali, no bo na razie nic jeszcze nie pokazali. Filozofia i religie. Oddali iluj. Rozpoczynam licytację i biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Niebiescy 500. Mam 500. Mistrzowie 600. Jest 600, co dalej? Kto da więcej? Niebiescy 1000. 1000. Ile? 1000. 1000. Mistrzowie 1100. Powinni lecieć blok w połowie ilu, Irel? Do 3K i blok. 1800. 1800. 1900 jest. 2000. Jest 2000 już. Jeszcze do bloka. Żydga. 200 po raz drugi. 200. Jeszcze. 2300. Co dalej? 2500. 2,5. O, już mógłby być blok, ale... 2600 po raz drugi. 2700. Oj, blok powinien być zaraz. Już. Blok. 7400 mistrzowie. No i git. I to ma jak łatwo. I teraz znowu blok, 4400. I potem znowu blok. No i git. W razie był. Pan Mariusz to doskonale licytował. Kto zajmuje się w drużynie mistrzów
Co być źle? Bo podejrzewamy, że nie sam licytujący, bo to byłoby wyższa ładnie, no. Trochę ja. Trochę pan, tutaj. Pan Jerzy, pod tak, tam zagrane, nie? I czas pan mierzy. Tak jest. 10 400. To jest kwota, która jest w puli tego pytania. I uwaga, jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, będą mieli aż 18 300 zł. A jeżeli im się nie uda, to będą mieli... Jak? Czy mistrzowie w porządku? Co ty? Wtedy między nimi a niebieskimi tamtych niebieskich już... to pieprzy. Nieznaczna. Żadnego potencjału nie ma. Oto pytanie. Przypomnę. Witam Mateusz, 60 odcinek. Jak nazywała się brama świątyni, przy której siedział chory uzdrowiony przez świętego Piotra? Macie sobie wyobrażenia tutaj? Czy nam podpowiedzi coś dadzą w ogóle? Co to w ogóle? Tak, jedziemy z podpowiedzią. Prosimy o podpowiedź, to znaczy za ile byśmy uzyskali podpowiedź? Proszę bardzo. Proponujemy 800 zł. Oj, za dwa, da, za dwa kamień mu im dam. No do poli to my dużo dorzuciliśmy, także... W poprzednim programie ugiąłem się pod presją panów próśb. Do chleba znowu. Tak, tym razem 3000. O Jezus! 1000 byśmy proponowali. Bo to pytanie jest... On im właśnie tak ciśnie, nie? Podpowiedź pewnie dużo... Nie wiem, czy podpowiedź nam dużo da, do tego. 1500. Dwa. No to może bez spróbować. To już tak. 1200 może. 3000. Półtora. Pujeczka. 3000. Jok! Co jest? Proszę? To 2000 już, Gakowskim targiem. To już jest praktycznie... 2,5 pani Zdzisławie. Nie, 2000. To już kolega już nie wytrzymuje emocjonalnie. 2000. 3000. Nawet na 2,5 nie chcę zejść. Naprawdę nic nie można z tego zrobić. 2,5. 2,5 już, no przynajmniej jest symbolicznie coś. No my jesteśmy aktywni. Ale w poprzednim programie naprawdę pamiętają panowie, tak ostro, pamiętają panowie, że sprzedałem po waszych prośbach bardzo tanią podpowiedź i no można racja, dzięki temu jesteście w loży mistrzów. Tak więc w sumie ma rację, bo on im sprzedał za grosze. Proszę bardzo. Bo inaczej by odpadli i tak. Żeby mieli na wabank, nie? Złota, prozelicka, kapłańska, piękna. Ja pierdzielę, było nie kupować chyba. Mi się kojarzy z rozelicką, ale nie jestem pewien. Jeszcze. Niemcy odpadli za euro, czy co tam jest? To euro jest, ta? Jacek, kojarzysz coś, czy nic? Czy to było? Nie, nie kojarzę nic zupełnie. No i git. Odpowiedź lubowa. No dobrze. A oni nie byli OP? Kapłańskie to jest takie oczywiste. Mi się wydaje, że to prozelicka. Nie, wspieram dwa. Prozelicka jest ingerencja w inną religię. Jak wypalili się? A u Niemców gra Lewandowski, tak? Nie mówię pewnie, jak to by się pojawiło. Bo musimy zaraz odpowiadać. Wszystkie są prawdopodobne, natomiast... Ja wystawiam na złoto. Tak, dwóch jest tak, to proszę. Złota? Co ty pieprzysz? Kapłańska i luj! Czas minął, proszę odpowiedź. Proszę odpowiedź, kolega udzieli tutaj Włodek. Ustaliliśmy, że chodzi o złotą bramę. Niemieccy? Oj. Oj. Nie wiemy, chociaż nie stawialibyśmy na złoto. Anna? Może kapłańską? Piękna. Piękna. Piękna brama. Ścierwo pytanie i ścierwo odpowiedź. Mistrzów to 4900 zł. Niebiescy mają 4400 zł. Piękna brama. Co to w dupę jest? Do puli następnego pytania przechodzi aż 10000. No i kupili za trójkę, podpowiedź się zesrać teraz mogą. Może być decydująca. Wylosuję kolejną kategorię tuż po reklamach. Ja pierdziel, ale się wpieprzyli. Ty z 15k po jednym pytaniu są już na równo. Ja pierdziel. Co za chłopy.
takim potencjałem odpadną po jednym odcinku jako mistrzowie. Bardzo interesujący finałowy tak, tak, Mateusz, słyszałem, no. Mistrzowie mają na koncie 4900 tak. zł, niebiescy 4400, ale uwaga, do puli następnego pytania. Tego, które teraz będę losował, przechodzi 4400. Aż 10400 zł. Zobaczysz. Czas na kolejną kategorię. No niebiescy mogą wygrać, czy mistrzowie to jacyś, nie wiem. Znaczy, nie wiem czy dobrze, że kupili to. Bo to taka z dupy i tak podpowiedź była. Puszczamy? Proszę? Rozpoczynamy. Puszczamy. Puszczamy, on powiedział. Niebiescy babank. Niebiescy babank, sprzedamy. Jezusie. Dobra, dobrze, że odpadną, bo nie mogę na to patrzeć. Jak chłopiec... Panie Mariuszu, co się stało? Proszę? Co się stało? Odpuściliśmy sobie to. I liczymy, że koledzy może nie będą wiedzieli. Trudne pytania. Trudne pytania bywają. No, no tak, ale dzięki temu, że zagrali wabank, mają świetna szansę taktyka. Na 15 tysięcy złotych. Ale na to jest szansa, a nie pewność. I nie mają pieniędzy. Wy mieliście więcej pieniędzy, można było ich też zablokować. Znaczy, jeszcze są trzy pytania. Refleks może trochę zawiódł, bo tak chwilę się zastanawialiśmy. Aha, bo oczywiście warto było kupić to pytanie. Boże, co oni są... ciężcy, nie? Panie Krzysztofie, znowu wykazał się refleksem, tak jak w pierwszym etapie. Oto pytanie. Które mięśnie są odpowiedzialne za powstanie tak zwanej gęsiej skórki? O ja pierdziele, ty. Jest. Ogólnie podział jest na gładkie i proszkowane. Proszkowane są... Ty może być gęsia. Gęsie mięśnie, nie? Od czego to niby się nazywa gęsia skórka? Gęsie ilu, ja? Rel? Nie może. Jacek będzie odpowiadał. Odpowie pan Jacek. Proszę bardzo. Świńskie. Myślimy, że to są mięśnie gładkie. Jaka jest odpowiedź? Jeszcze raz. Myślimy, że są ty, to mięśnie chyba gładkie. Dead, ale nie wiem. Ale on im podpowiada, że to nie to chyba, nie? Pytam, bo pan mówi coraz myślimy, że, więc uznałem, że to może nie być nie, odpowiedź. Taka jest odpowiedź. Co sądzą mistrzowie? Chyba nie to wiemy. To. Nie sądzimy znaczy, nic. Znaczy, nie, być może to jest dobre, ale nie mamy stanowiska. Myślimy, że chodzi o, ale bez tego, że chodzi o bardziej szczegółową odpowiedź. Może proszkowane ale... by miały być, ale... Proszkowane są od siły. Mięśnie przywłosowe. Mięśnie włosa. Kurde. Wszystko wyjaśniło się bardzo. Ja pierdzielę, mistrzów taktyka była opa. No, dobra taktyka, jednak mądrzy. Niebiescy zaryzykowali całą kwotę, którą mieli na koncie, ja po to, żeby pierdzielę. Ewentualnie wygrać. Tragedia. Była na to szansa, aż 15 tysięcy. Tragedia to mistrzostwo. Pytania. Trzy pytania, wszystkie pytania źle. Nie, pierwszy było dobrze. Za 300 zł do wygrania. Niestety nie udało się, tak więc w tym momencie niebiescy kończą grę. Mistrzowie z Czarnolasu. Ty jeden chyba z gorszych odcinków, nie? Gówno pytania, nikt nic nie wie. Łącznie ze mną oczywiście, no ale to klasyk. Ale no, dobra taktyka była, po prostu. Tak jak mówiłem, to była szansa. Nie? Myśmy ryzykowali. Wczoraj bardzo ryzykowaliśmy w ostatnich próbach i byliśmy na włoski. Natomiast to było również wasze ogromne ryzyko, bo gdyby niebiescy odpowiedzieli... Bucio 8 godzin bicia Radana. Pokonać. Właściwie to daleko do mnie, jeszcze dwa razy tyle. Raczej szybciej zrobi. Powinniśmy losować trzy kategorie, ale niebiescy nie mają pieniędzy na koncie, kończą grę. Natomiast... Dajcie im 500 zł i grajcie. W loży mistrzów zasiądzie nasza mistrzowska drużyna. Ale farta mają mistrzowie. Bo tak gówniano zagrali, oni mają giga potencjał mając 15k, więc dostali w sumie drugą szansę i oby to wykorzystali, bo... Za dzisiejszy program 4700 zł. Ty oni mając 15k powinni mniej agresywnie grać z tak gigantyczną kwotą, nie? Tylko z drugiej strony niby blok poleciał, tylko ta podpowiedź ich wpieprzyła za 3000. Gdyby jej nie kupili, to chyba lepiej by na tym wyszli. Natomiast w sumie zaraz zobaczę Quinto. Widzimy się w loży mistrzów w następnym programie. Tyle. Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk?
Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.